wieczór wleje w Państwa serce wiele radości takich, których zabierzemy na następny rok. Proszę Państwa, za chwilę wielka gala Strausa. Część pierwsza, chyba był 3, to jest część druga. Ale proszę Państwa, jakże piękna, bo po pierwsze zagra jedna z najlepszych orkiestr świata. Royal Strauss Orchestra, a towarzyszyć będą soliści z Narodowego Teatru i Opery i Baletu z Lwowa. Thank you.
swoim, w imieniu Rady Miejskiej Dzierżoniowa, w imieniu przewodniczącego Rady, ale myślę też wszystkich urzędników, pracowników, całej tej rodziny samorządowej, no i chyba państwa, bo ja też mam taki zaszczyt być przedstawicielem państwa. Ja nie jestem tutaj, bo się to wybrałem, tylko państwo zdecydowaliście o tym. Jestem bardzo z tego dumny i w imieniu nas wszystkich chciałbym właśnie tej naszej wspólnocie samorządowej, naszym przyjaciołom, o których mówiłem, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, szczęścia, wszystkiego dobrego, żeby ten rok, który odchodzi, trudny rok, nie mówię, że on był tragiczny, że był zły, bo pewnie każdy ma swoje doświadczenia, no ale nie był to rok na pewno taki, który byśmy chcieli, żeby się powtarzał. Z racji oczywiście nieszczęsnego tego wydarzenia, które dotknęło cały świat, pandemii, mam nadzieję, że będzie nas opuszczała ta okropna choroba i z roku na rok będziemy mogli żyć z powrotem normalnie. Natomiast co do roku 2022, no też nie zapowiada się łatwo, bo oczywiście dalej pandemia, mamy inflację, mamy problemy i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie, ale wierzę, że właśnie jako społeczność tutaj nasza dzierżoniowska, polska, europejska, światowa, przezwyciężymy to i ten rok 2022 życzę, żeby stał się takim odskocznią, pierwszym rokiem, od którego będziemy wracali do takiej zupełnej normalności, do normalnego, spokojnego życia. Więc proszę państwa, toast bez szampana, bez kieliszków, ale wznoszę toast za Dzierżoniów, wznoszę toast za Polskę, wznoszę toast za państwa. Szczęśliwego nowego 2022 roku. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, wiele zdrowia, szczęścia, bo chyba to najbardziej nam jest potrzebne. A my będziemy dla was trwać nie tylko do końca tego roku, ale pewnie i jeszcze długo. Wszystkiego dobrego, proszę państwa. Wiele dla państwa i dla waszych rodzin. Bardzo dziękuję, proszę państwa, a na scenie w tej chwili, proszę państwa, Royal Strauss Orkiestra. Wielkie brawa dla nich.